A, jesteśmy. O, to dobrze. To dzień dobry, niedzielnie. Moi drodzy, Maria Gołoś i Monika Matuszewska, producentki, które mają na koncie między innymi taki film jak Bo we mnie jest seks, w ostatnich miesiącach niezwykle popularny i bardzo ciepło w Polsce przyjęty. A jakie czasy, taki temat, co robimy w zamknięciu, czyli jak wyprodukować serial nie wychodząc z domu. Wasze pytania, ich odpowiedzi, myślę, że to będzie cenna lekcja. Także zapraszamy i dziękujemy, że jesteście. Super, dziękujemy ślicznie i dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie, jest nam bardzo miło. Może zaczniemy od kilku słów o nas. Ja jestem Maria, od ponad 12 lat pracuję w branży filmowej i jest to, tak jak sobie teraz o tym myślę, dość przerażające, że już 12 lat minęło. Przez bardzo długi czas byłam związana z firmą Restudio, z którą wyprodukowałam trzy pełnometrażowe filmy fabularne. Jestem mordercą Ikar, legenda Mietka Kosza i Bo we mnie jest seks. Od 2017 roku razem z Moniką prowadzimy naszą wspólną firmę Rozbrat Films, w której popełniłyśmy między innymi właśnie Co robimy w zamknięciu. Tak, a to ja tylko dodam, że my poznałyśmy się właśnie pracując razem, bo ja też pracowałam przy projektach w Restudio i tam się poznałyśmy i teraz rozwijamy swoją firmę i ten serial Co robimy w zamknięciu jest właśnie jakby jednym z projektów, które zrobiłyśmy razem i zrobiłyśmy go w zupełnie niespodziewany sposób, o czym pewnie na pewno będziemy mówić i myślę, że opowiemy od początku, jak to się wszystko wydarzyło i dlaczego się wydarzyło w tamtym momencie. I opowiemy po kolei, jak te wszystkie poszczególne etapy filmu, które zazwyczaj trwają bardzo długo i gdzieś tam przygotowujemy się do nich bardzo długo, jak my to sobie tutaj ułożyłyśmy, właśnie nie wychodząc z domu. No. Tak. Taki jest plan, ale jak macie jakieś też pytania w trakcie, to pytajcie, bo tutaj też jesteśmy, żeby wam to jak najbliżej opowiedzieć. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać czołówkę naszego serialu i pierwszą minutę może. Cześć. No jak tam? Opowiadaj. No przecież nie spotkaliśmy się, to jak ma być? No jak to? Przecież gadałyśmy, że... No wiem, że przecież, no ale jest ta chujowa kwarantanna. Poważnie mówisz? No nieźle. Szykowałaś się, dupę mi trułaś, teraz co? Nie wiem. No jak zwykle. Szykujesz się, jak już w końcu możesz startować, to coś się dzieje takiego, że nie możesz. Super. Ale pamiętasz, jak się wybierałaś do Wenecji? Jezu, jak już w końcu byłaś gotowa pojechać, to ją zalało. A co, mam się zarazić od gościa, z którym zrywam? No fakt. No nie wiem, no jakoś to tak inaczej sobie wyobrażałam, no wiesz... Że jednak jesteśmy obok. Pożegnalny całus, pożegnalne przytulenie. Nie wiem, ostatni seks. Co, ja mam się popłakać do kamery? Będziesz płakać po nim? No zrywam z nim, no ale przecież on nie jest chyba taki zły, co? No właśnie. Zawsze jesteś taka miła. Przecież on nawet nie wie, że coś jest nie tak. Taka jesteś miła, że chłop się nawet nie domyśla, że tak naprawdę to już nie jesteście ze sobą.
jest w porządku? No bo przecież jakoś tam będziecie ze sobą rozmawiać w międzyczasie, nie? No, ale już tak robiliśmy, jak był na stażu w Berlinie. To dzwoniliśmy do siebie i gadaliśmy, oglądaliśmy razem serial i... No i potem gadaliśmy, no i wtedy było jakoś normalnie. No to właśnie. Zbierz się w sobie i powiedz mu to, co tam sobie szykowałaś od tygodni, żeby mu powiedzieć. I tyle. Nie wiem. Weź mu to po prostu powiedz i miejmy to już wszyscy z głowy. Hej. Co tam, słychać? Spoko. Tak? Tak. Nie masz gorączki? Nie, dlaczego? No nie wiem, jakoś masz jakieś takie podkrążone oczy, co taka napuchnięta jesteś. Nie, to pewnie przez ten obraz, ten streaming jest jakiś słaby, no. No co tam, słychać, opowiadaj. Dobrze. No właśnie, bo chcę ci coś powiedzieć. A poczekaj chwilę. Poczekaj. Czy mów do mnie cały czas? Kochana, mów tylko... Poczekaj sekundkę. Nie mów cały czas! Nie, to spoko, cały poczekam. Czas mów. Powiedz cześć cioci. Cześć. Cześć ciocia. Co chciałaś powiedzieć? Co? Tym sposobem obejrzeliśmy cały pierwszy odcinek. Bardzo jest przyjemnie wrócić do... Tak, to samo chciałam powiedzieć, że my też ponad dwa lata temu to się wszystko wydarzyło tak i to też jest bardzo fajnie wrócić sobie do tego. Oczywiście jest fajnie wrócić do samego, do finału i do skończonego całego naszego wspaniałego produktu, bo do tego momentu, w którym wtedy byliśmy, to chyba nie bardzo. Ja bym nie chciała wrócić w każdym razie. Więc może właśnie zaczniemy od tego momentu, w którym się znaleźliśmy ja z Moniką i też z Irkiem Grzybem i wszyscy my na początku 2020 roku. I ja pamiętam, że pod koniec lutego, już na początku marca zakotwiczyłam moich rodziców i spędziłam z nimi, no myślę, że bite dwa miesiące. Od dawna czegoś takiego nie przeżyłam. Ale to było dobre doświadczenie, bo właśnie wtedy pod kołderką jakoś tak napisałam do Moniki na Messengerze, że chyba już jest trochę nudno i że powinnyśmy coś wspólnie z Irkiem wykombinować. A Irka Grzyba, czyli reżysera, scenarzystę i montażystę naszego serialu, poznałyśmy przy naszych innych projektach. Irek montował też film, bo we mnie jest seks, głównie zajmuje się montażem, ale oczywiście też wyreżyserował wspólnie z Olą Gowin Małe Stłuczki jakiś czas temu. I walczyliśmy w tamtym momencie też o nasz wspólny film, w którym też miała zagrać Agata Różycka. Filmu nie wywalczyliśmy niestety, ale na razie jest na półce do walki. Ale wywalczyliśmy wspólnie serial i właściwie od tego się zaczęło, od siedzenia pod kołderką i myślenia o tym, co można zrobić z tym wolnym czasem, który nam się nagle objawił. Tak, a my też byłyśmy w blokach startowych przed robieniem serii dokumentalnej i w momencie, dosłownie już jak miałyśmy ustawiony pierwszy dzień zdjęciowy, to już pewnie wszyscy pamiętają te historie, że będą zamykać Warszawę i że nie będzie się dało z niej wyjechać i już jakby zaczęło być gęsto, więc jakby my też byłyśmy w przedbiegach przed zdjęciami, to wszystko jakby bardzo szybko się zamknęło i rzeczywiście w niedługim czasie, jak już tak jakby
ochłonęliśmy. Maria napisała do mnie, czy do mnie i do Irka od razu i rzeczywiście od razu szybko, szybko w sumie Irek od razu powiedział, że tak, zróbmy coś, a Irek też jest takim twórcą bardzo tak naprawdę szybkim w działaniu. On bardzo szybko wymyśla pomysły, więc to nie było na zasadzie, że hej, dobra, to teraz potrzebuję 2 tygodni, wyślę wam draft pierwszy scenariusza odcinka pierwszego, tylko on to wymyślił pewnie, nie wiem, pierwszego czy drugiego dnia po naszej rozmowie, napisał jakby jaki ma na to pomysł. My powiedziałyśmy, że weźmy do tego Agatę, weźmy Weronikę Łukaszewską i weźmy Tomka, bo to też były wszystko osoby, które znaliśmy też jakoś prywatnie, więc to też bardzo nam ułatwiło kontakt. Więc tak naprawdę ten moment od pomysłu do tych pierwszych nagrań to był bardzo, bardzo krótki. I też z takiej jakby scenariuszowej pracy nad tym to można powiedzieć, że Irek wysyłał do nas draft scenariusza, my odbijałyśmy się od niego, ale też nie wchodziliśmy jakoś bardzo, że pozwalaliśmy, żeby to było gdzieś tam naturalne i takie organiczne w tym, jak to teraz wygląda, jakie to teraz jest i jak to teraz czujemy, więc ta praca scenariuszowa też była tak naprawdę taka zwarta. I gdzieś tam każda osoba, która przy tym projekcie się pojawiała, to też dokładała jakby swoje tematy, swoje propozycje, aktorzy też całkiem dużo improwizowali i gdzieś tam był też wyznaczony jakiś bieg tego odcinka, ale dużo też sobie pozwalaliśmy na improwizację w tym wszystkim. Tak, także tak to było tutaj scenariuszowo. Tak, i myślę, że to też dla nas jako producentek był dość uwalniający proces, ponieważ, tak jak już Monika wspomniała, nie ingerowałyśmy też bardzo mocno w tekst, nie było też moim zdaniem takiej potrzeby. Tak. I wspaniała jest praca, która naprawdę postępuje bardzo szybko, bo my jesteśmy przyzwyczajeni jako producentki, producenci do bardzo długich okresów developmentu, do bardzo długiej pracy nad tekstem, która czasami staje się frustrująca, więc to było na pewno dla nas, ta szybkość pracy, intensywność pracy była uwalniająca i też taka dająca dużo dobrej energii. Ale prawdą jest też to, że rzeczywiście aktorzy bardzo dużo od siebie dawali, tak. I bardzo często już w momencie samego nagrania odchodzili od scenariusza, który omawiali wcześniej z Irkiem. I też praca była taka, że Irek nie napisał od razu 10 odcinków, wiedział jak to się będzie kończyło, ale ta droga, w jaki sposób do tego dojdziemy, powstawała na bieżąco i te odcinki były pisane jakby, wiecie, z odcinka na odcinek i też jak widzieliśmy, że coś fajnego wydarza się pomiędzy jakimiś aktorami, czy jakiś wątek wydaje się być szczególnie fajny, to też na to reagowaliśmy i to też jest super, jakby to była też super właśnie możliwość, żeby popracować w ten sposób, bo pewnie w takim świecie normalnym rzadko kiedy jest na to możliwość, a nawet jeżeli reżyser chce pracować w ten sposób, to pewnie dla producenta i dla całej produkcji jest to trudna bardzo rzecz. Tak, żeby właśnie jakoś pozwalać sobie na te większe improwizacje. No. Więc tak to scenariuszowo. Tak to wyglądało scenariuszowo. Więc kiedy jakby już mieliśmy aktorów, którzy też pewnie spragnieni jakiegoś działania już po jakimś czasie bardzo, bardzo żywo też na to wszystko zareagowali. Nam też chwilę zajęło to, żeby rozkminić, w jaki sposób to nagrywać, bo tak jak widzieliście, i cały serial jest w ten sposób zbudowany, że ten obraz, który mamy, to jest obraz taki jakby z kamerki. Nie bawiliśmy się już w
wiecie, w jakieś takie dzielenie ekranu i tak dalej, bo to by wszystko wydłużyło i potrzebowane by było nam więcej zasobów do tego, żeby to w ten sposób realizować, więc postanowiliśmy na taką prostą i czystą formę, ale chwilę właśnie nam zajęło to, żeby rozkminić, jak się łączyć w tym samym czasie, a jak to nagrywać i skąd powinien być tak naprawdę ten obraz do montażu, bo rzeczywiście na początku w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, czy nie nagrywać ekranu w trakcie, że wiecie, że ktoś się łączy, takiego ja się łączyła z Marią, po prostu sobie nagrywamy nawzajem ekrany na komputerach i potem to są te nasze pliki, z których dalej montujemy, ale w związku z tym, że chcieliśmy jednak być w tej łączności z aktorami przez cały czas, żeby też reżyser widział, co się dzieje i mógł też ich w jakiś sposób nawigować, to finalnie to wyglądało tak, że potrzebne były wszystkim dwa urządzenia i my robiliśmy grupy na przykład na Messengerze, jakby tutaj w tym pierwszym odcinku najpierw nagrywała się Weronika z Agatą, a potem nagrywała się Agata z Tomkiem. No bo też nie chcieliśmy robić tego jakby na biało, tylko chcieliśmy, żeby ci aktorzy byli w tym konkretnym momencie ze sobą w kontakcie. Więc my tworzyłyśmy taką grupę na Messengerze do każdego odcinka i łączyliśmy się, czyli jak się nagrywała Weronika z Agatą, to była rozmowa Weronika, Agata, Irek, ja i Maria i my sobie mieliśmy wideo rozmowę na Messengerze, a dziewczyny dodatkowo brały telefon, iPada, inne urządzenie, przyklejały je sobie taśmą klejącą albo ustawiały na pudełkach, na książkach, tak żeby, wiecie, jakby wyrównać jakoś te poziomy, żeby to dało ten taki efekt, że rzeczywiście rozmawiasz przez komputer i nagrywały telefonem siebie. I to był ten plik z telefonu, ta nagrana twarz udająca, że jest to nagrywka z rozmowy, to potem trzeba było jakby w aparacie po prostu kliknąć wideo, zakończyć nagrywanie i te pliki potem aktorzy wysyłali do Irka i on już z tego wszystko montował, a my byliśmy cały czas na tej wideo rozmowie i po prostu jak Irek mówił, dobra, to jakby ruszamy i akcja, to my wtedy z Marysią wyciszałyśmy się. I też często już potem włączały się też kamerki, bo wiecie, bardzo tam było takich sytuacji, że ciężko było się nie śmiać, a też nie chciałyśmy, żeby, wiecie, aktorzy zaczynali gotować, bo tak, my się chichramy, więc my tam musiałyśmy cichutko siedzieć, ale właśnie też patrzyłyśmy, bo to w ogóle było, no wiecie, takie osobliwe doświadczenie, jakby, że widzisz to i widzisz, jak ci aktorzy z sobą grają i jeszcze walczą jakby z tą technologią i z tym nagrywaniem, czy się na pewno wszystko dobrze nagrywa. Próbowaliśmy też osobno nagrywać dźwięk, ale finalnie od tego odeszliśmy. Odeszliśmy od tego, bo nie zawsze w domu były dwa telefony, także tak, też tak. Tutaj z tej prostej przyczyny stwierdziliśmy, że rezygnujemy, ale też w momencie, w którym Irek nam powiedział, że nie musi tak naprawdę mieć tego oddzielnego dźwięku i że sobie poradzi, to z tego zrezygnowaliśmy. Ale też jeszcze a propos właśnie wysyłania tych wszystkich plików, bo to brzmi super prosto, tak, że to tak, jest, tak. Znaczy dla nas, myśmy w ogóle w to nie ingerowały i naprawdę bardzo dobrze jest mieć na pokładzie reżysera, który też montuje. To jest w ogóle sytuacja idealna i do tego jeszcze piszę, ale właśnie dzisiaj jak jechałyśmy do Krakowa, to odsłuchałyśmy sobie rozmowę przeprowadzoną właśnie z Irkiem, z Agatą i z Tomkiem podczas SerialCon. No i Irek właśnie wspominał o tym, że każdy telefon to oznaczało, znaczy każdy, no wiele telefonów oznaczało wiele różnych formatów, plików, więc on to potem w swojej montażowni, którą oczywiście miał w domu, w zamknięciu, co dla niego w sumie nie jest jakąś wielką zmianą jako montażysty, to musiał to wszystko przeprocesować, zmienić, przeliczyć, sprawić, że to wszystko miało ręce i nogi i odtwarzało się poprawnie.
Więc tak jak sięgam pamięcią, to ten proces, jakby troszeczkę już mi się to zatarło, ale rzeczywiście miałyśmy taki moment na początku, że naprawdę zastanawiałyśmy się, czy jest sens w to wszystko wchodzić, bo oczywiście byłyśmy mocno podniecone scenariuszem i tym, że możemy wreszcie coś zrobić, że wszystko nam się układa, że aktorzy chcą i Irak jest dostępny. Ale te sprawy techniczne na początku nas troszeczkę przerosły, ale summa summarum finalnie wyszłyśmy z tego. Nie, wydaje mi się, że... Zastanawiałyśmy się nad tym, ale myślę, że to była minuta zastanawiania, tak. Potem stwierdziłyśmy, że... Musiałybyśmy jakieś aparaty choćby dostarczyć tak. Pod drzwi aktorów. Jakby nie. To oczywiście chciało się na początku myśleć o tym super profesjonalnie, ale bardzo szybko tak. Porzuciłyśmy ten pomysł, bo to było po prostu nierealne. Tak, bo to też był, to był też ten pierwszy lockdown, czyli kiedy my naprawdę to był jakby ten moment, że jak ja wychodziłam do sklepu, to wiecie, było to takie wrażenie, że cały świat jest po prostu zainfekowany i jak się wraca do domu, to że ten wirus może być wszędzie na tobie. Więc jakby wszystkie te takie właśnie rozkminy, że tak powiem, technologiczne, to finalnie jak coś wymagało od nas by tego, że te aparaty skądś by trzeba było wypożyczyć, przewieźć, dostarczyć. Czekać, aż je aktorzy zdezynfekują, bo to był jeszcze ten tak, moment, kiedy się dezynfekowało przesyłki. Więc rzeczywiście, jeżeli o tym rozmawialiśmy, to szybko uznaliśmy też, że jakby to jest też coś, co wybrzmiewa, wydaje mi się, że na wielu etapach pracy nad tym i co było super, że gdzieś tam właśnie to taka naturalność i prostota, jakaś taka organiczność tej sytuacji, no że przyświecała nam też tutaj, no bo aktorzy wszyscy też są u siebie w domach, są w swoich ubraniach, są w swoich kostiumach i właśnie to też tutaj tak jak sobie odświeżyłyśmy to, co oni mówili o tym całym procesie wejścia w to, że jest to, że zazwyczaj, żeby zostać jakimś bohaterem, jakąś postacią w filmie, to dostajesz też te narzędzia, czyli dostajesz ten nie swój kostium wymyślony, idziesz do jakiegoś miejsca i że no jakby pracujesz na nie swoim życiu, a oni tutaj musieli nas wpuścić w jakiś sposób do tego swojego życia. To jest dziecko Tomka. Tak. I w kolejnych odcinkach pojawia się też partnerka Tomka, Malwina Bus. Tak. Malwina Bus i oni rzeczywiście wtedy jeszcze mieszkali też w takim... W mieszkaniu, które miało chyba 20 kilka metrów kwadratowych, także też Tomek wymyślał przeróżne sposoby na to, żeby na ekranie wydawało się, że to mieszkanie ma 3 pokoje, tak. Kuchnię, łazienkę. Nagrywał z łazienki, a jeszcze właśnie był, jest Jagoda, która też tutaj gra, więc wiecie, jakby też dopasowanie tego, że Tomek się nagrywa na przykład z łazienki, w drugim pokoju śpi Jagoda, no, że to gdzieś tam bardzo też było takie, no w ten sposób takie domowe. I no właśnie to, że... I też, jeżeli nie widzieliście, to nie będziemy dalej zdradzały, że zapraszamy jakby do oglądania dalej, no bo też jakby jak się tutaj rozwinęło to, że mamy Tomka, który gra chłopaka Agaty, a jest w mieszkaniu zamknięty z inną kobietą, tak. Która realnie jest jego partnerką. Ale to jest właśnie przykład na to, jak życie wymusiło na nas pewne scenariuszowe rozwiązania. Tak. I to jest właśnie ta sytuacja, ale może rzeczywiście jej nie będziemy zdradzać, chyba że jest takie pragnienie, to oczywiście powiemy o tym. Muszę powtórzyć to jeszcze raz.
kwestie producenckie i dystrybucyjne mnie bardzo tam interesują, czyli kwestie budżetu, rozmów, negocjacji. Jak to rozkminiłyście, jak to przeprowadziłyście? To jest serial zrobiony za 0 złotych. Myślałyśmy, że w naszym życiu producenckim to się nigdy nie wydarzy, ale wydarzyło się. I po prostu powstało to na gruncie przyjacielskim. Zagrali nasi znajomi, czy lepsi, czy przyjaciele już. I od początku też wysyłałyśmy jasny sygnał i to było jasne dla wszystkich osób, które były zaproszone do tego projektu, że robimy to na zasadach po prostu przyjacielskich dla wypełnienia czasu, dla, może zabawa to jest złe słowo, ale dla, po prostu robimy to dla przyjemności. Więc ten serial nie kosztował nas nic praktycznie, oprócz pracy takiej twórczej. Tak. Także naprawdę 0 złotych. I myślę, że warto podkreślić to, że oprócz oczywiście braku profesjonalnego sprzętu, jednak były elementy, o które zadbałyśmy, w sensie takim mogłyśmy o nie zadbać na odległość, nie wychodząc właśnie z zamknięcia. Czyli korekcja barwna i dźwięk. Korekcję robiła siostra Irka, Małgorzata Grzyb, która była i chyba cały czas jest w Los Angeles. Także to też było w ogóle przesyłanie sobie plików na po prostu na odległość taką jak Warszawa, Los Angeles. I po jakichś takich konsultacjach z naszymi przyjaciółmi od postprodukcji dźwięku i na początku z Irkiem stwierdziliśmy, że jednak jeśli chcemy to wypuścić szerzej, to no ten dźwięk jednak wymaga przynajmniej lekkich poprawek. I no tutaj też dzięki naszym jakimś takim znajomościom i nawiązanym relacjom studio Łukasz Świeżawski ze studia Spot nam pomógł i rzeczywiście ta obróbka dźwięku na tyle, na ile było to możliwe, jakby poprawienie nagrań uzyskanych z telefonu, to było to zrobione i myślę, że, a nawet jakby jestem przekonana, że wyszło to bardzo dobrze, biorąc pod uwagę fakt, jakby czym dysponowaliśmy, więc cały post też był za 0 złotych. Tak. Ale był zrobiony. Że potem właśnie Irek montował, my oglądałyśmy i gdzieś tam jeszcze robiliśmy jakieś zmiany, że chwilę rozmawialiśmy o tym montażu i potem to zostało, jakby było wypuszczane dalej, tak jak w normalnym procesie postprodukcyjnym. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo jak już tak mówimy, kto nam pomógł, to myślę, że też warto wspomnieć o super czołówce, którą ja naprawdę kocham i ona mi jakoś tak daje dużo energii i zapomniałam o niej trochę już, myślę, że tak codziennie powinnam sobie odpalać, żeby mi tak dawała radość życia. Za czołówkę od strony graficznej odpowiedzialny był Łukasz Matuszewski. Tutaj jest, możemy zdradzić, to jest tak, rodzinne tutaj powiązanie, także też jakby przysługa. A muzykę napisał nam Łukasz Targosz, także wspaniały kompozytor, więc mieliśmy naprawdę super fantastyczne grono profesjonalistów, którzy po prostu powiedzieli, że nas wesprą, ale to prowadzi nas też do twojego pytania, Marta, o dystrybucję. Stwierdziliśmy, że nie będziemy, czy że jakby nie chcemy wchodzić też, nawet nie myśleliśmy, żeby wchodzić w jakieś rozmowy ze stacjami, platformami. Między innymi z tego powodu, że ten serial był robiony właśnie na zasadzie przysługi przyjacielskiego skrzyknięcia się. I postanowiłyśmy z Moniką, że najlepszą platformą będzie jednak ogólnodostępny YouTube i tak, tak to, taka była nasza decyzja i to też była, myślę, że Monika może coś powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, jak myśmy się z tym mierzyły, z tym wspaniałym YouTube'em. Bo żadna z nas wcześniej nie wrzucała, ja nie wrzucałam nigdy wcześniej żadnego filmu na YouTube'a. Czy prywatnego, czy nieprywatnego. Jak są potrzebne jakieś, wiecie, linki związane z filmami, to korzystamy wtedy z innych platform. Także nigdy wcześniej, wiecie, nie klikałyśmy tego guziczka z napisem opublikuj na YouTubie. Więc gdzieś tam to... Ach, i tutaj też będzie można wspomnieć
o tych pracowych rzeczach, ale to najpierw właśnie powiem o tych związanych już z wypuszczaniem odcinka, więc kiedy mieliśmy już... A po jakim czasie udało Wam się wypuścić pierwszy odcinek od pomysłu? Od samego pomysłu? Zaraz mogę spojrzeć w ten. W sensie, czy miesiąc, czy pół roku bardziej? To były trzy tygodnie. Zaraz Wam powiem. Tak, pi razy oko. A myślałam, że to jest data konkretna. Nie, no jakby w marcu... Przepraszam, bo pierwszy odcinek na YouTubie został zawieszony 8 kwietnia 2020. A nasze rozmowy zaczęły się, ja myślę, że w połowie marca, no więc tak. To był niecały miesiąc, tak. Żeby bardzo, bardzo szybko. I właśnie, więc jakby z Marią najpierw, wiecie, to są teraz takie drobne rzeczy i też cały ten proces, czy to nagrywanie, czy też potem wrzucanie tego na YouTube'a z każdym odcinkiem, no to już nie był taki stres, ale pamiętam, że jak my robiłyśmy to po raz pierwszy i umówiłyśmy się, że tam o którejś chyba godzinie dokładnie to odpalamy, to że to była taka stresuba, że to nagle idzie, wiecie, na cały świat i cały świat może to zobaczyć, bo też zadziałałyśmy tak, że mój brat do każdego odcinka szykował też takie zdjęcia, które wrzucałyśmy na naszego Instagrama, właśnie robił takie gify i przyporządkowane do każdego odcinka zapowiadające i my na tym Instagramie pisałyśmy, że tam dzisiaj o godzinie 21:00 na przykład będzie ten wypuszczony pierwszy czy kolejny odcinek, więc gdzieś tam takie zobowiązanie dla nas godzinowe też było. No tak jak mówię, to jest tak, że robiłyśmy też to po raz pierwszy, więc to rzeczywiście, wiecie, jak zrobić ten opis, jak dodać napisy, bo też tłumaczyłyśmy ten serial. No i że ta cała, wiecie, obsługa, te komentarze, to odpowiadanie na te komentarze ludzi, że to wszystko było takie bardzo, bardzo nowe i też później... Tak się też złożyło, że moja przyjaciółka w tamtym czasie pracowała w Google'u i zaproponowała, że może nas, chociaż to już było na samej końcówce pracy, że może nas umówić z dziewczyną, która się zajmuje YouTube'em w Polsce, żeby opowiedziała, jak to w ogóle wszystko działa i rzeczywiście ona nam powiedziała kilka rzeczy, których my nie wykorzystałyśmy wcześniej, a które... Takich no właśnie, narzędzi promocji w tym sensie, tak? Na przykład to, że no bardzo dobrze jest, jeżeli na przykład na końcu filmu, który pojawia się na YouTubie, żeby była taka zajawka, na przykład Agata Różycka mówiąca: hej, pamiętajcie, że za dwa dni, czy tam za będzie tydzień, nowy odcinek. Będzie nowy odcinek. I że to są właśnie te takie YouTube'owe myki, które się przemyca i że też mówiła właśnie, że na YouTubie jest bardzo ważna ta regularność w wypuszczaniu kolejnych odcinków, no w związku z tym, że no to tak jak, nie wiem, ja tak nie oglądam YouTube, ale słucham podcastów i na przykład wiem, że podcast, który lubię i słucham, wychodzi w czwartek. Ja wiem, że w czwartek rano, jak wejdę na platformę, to mogę sobie go odpalić, więc jakby jestem już takim przyzwyczajonym widzem i właśnie na YouTubie, kiedy się wypuszcza jakieś regularne rzeczy, to też trzeba dbać o to, żeby tych widzów do siebie w jakiś sposób przywiązywać, żeby oni pamiętali, że tak, wtorek to jest dzień, to jest wieczór, który mogę sobie spędzić z serialem, co robimy w zamknięciu i my potem też dodawałyśmy te takie... Ikonki na końcu, że można przejść do naszego kanału, że można przejść do kolejnego odcinka. Obok była ustawiona ta cała, wiecie, playlista już, na której się pojawiały kolejne odcinki. Tak jak mówię, pewnie dla kogoś, kto jest YouTuberem i wrzuca tam filmiki, no ja teraz mówię jakieś oczywistości, ale dla nas z tamtej perspektywy to były wszystko rzeczy, które my musiałyśmy odkryć. Tak, ile było odcinków, przepraszam, finalnie? 10. I zrobiliśmy jeszcze making-offa. Making-off zrobiliśmy, tak. Making-offa, który też dla nas wszystkich, myślę też, że zadziałał jako taka pamiątka, nie wiem, czy to
Myślę, że to było bardziej dla nas, zamknięcie tak, tego procesu i pożegnanie się. Pożegnanie się z tym, jakiś taki zapis emocji, które nam wtedy towarzyszyły i w ogóle myślę, no, że też dla nas czymś takim absolutnie też jest ten serial, szczególnie właśnie, że też realizowany u nas w domach naszych. A powiedzcie, czyli te narzędzia promocji, czymś się jeszcze wspierałyście, czy kontaktowałyście się z prasą, jakby, bo w pewnym momencie ja pamiętam, że zresztą my wtedy robiliśmy, jakby spotykaliśmy się też z Tomkiem, chyba jakoś później jednak z Tomkiem a propos piosenek o miłości, że ja już wtedy widziałam ten serial i byłam nim po prostu totalnie zachwycona, więc mi gdzieś to wyskoczyło, pewnie jestem w ogóle grupą docelową może, ale jak tutaj właśnie, czy to była na zasadzie lawiny, czy po prostu wy też musiałyście poruszyć jakichś dziennikarzy, PR-owców? Poruszyłyśmy jedną osobę właściwie. Myślę, że Ania nam tutaj głównie utnie za to, że powiemy, ale też chcemy to powiedzieć, że przy promocji wspierała nas bardzo Ania Kot. I myślę, że od początku z Moniką miałyśmy jakieś takie poczucie, że my same jakby możemy, jesteśmy w stanie wyprodukować ten serial, ale żeby to poszło szerzej, no to oczywiście jakby mamy jakieś kontakty, ale to nie są wystarczające jakby narzędzia, które mogłyby nam ten... Ania, która teraz pracuje w, można powiedzieć, czy nie? No można, tak. To jest Ania Kot, pracuje teraz w Netflixie, także... Tam się zajmuje promocją. W każdym razie Ania nam bardzo pomogła i myślę, że skala zainteresowania naszym serialem była dość duża, jak na taki no w sumie mini przedsięwzięcie z publikacjami w Gazecie Wyborczej, na TVN24, z wywiadami w radio, w wielu radiach właściwie. Także naprawdę promocyjnie poszło to bardzo szeroko. A jaka była oglądalność? Ach, bardzo, bardzo różnie w zależności od odcinka. Teraz, jak ostatnio sprawdzałyśmy, to ten ostatni odcinek... Ostatni odcinek ma 89 tysięcy wyświetleń, pierwszy w okolicach tam 20-30, więc tak. To nie są w ogóle jakieś gigantyczne liczby, znaczy w ogóle to są, tak. Myślę, że to jest mikroskala. Więc myśmy też nie poszli tak, że to był po prostu nagle hit, a oczywiście, że nie, ale myślę, że jakby, że seria został zauważony i gdzieś tam twórcy zostali zauważeni, ale tak, jeśli chodzi o promocję, to też jakby było ogromne wsparcie z tej strony, myśmy same tego nie robiły. To prawda i tak jak, no właśnie, że z jednej strony to wszystko przybiegało w taki, jakby u nas w domach nie mieliśmy preprodukcji, ale z drugiej strony gdzieś tam starałyśmy się zachować ten cały proces tak jak to wygląda, oczywiście dopasowując to do takich, a nie innych warunków, ale że rzeczywiście ten proces był, czyli tworzyłyśmy informacje prasowe, I wysyłałyśmy je w świat właśnie. Rzucałyśmy te informacje na naszego Instagrama czy na Facebooka. Więc no, też myślałyśmy o tym, no, że jak to powstaje, to że fajnie by było z tym dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Tak jak Maria powiedziała, no, że rzeczywiście no, w skali YouTube'a to są po prostu jakieś mikro zasięgi, ale no to też jakby wynika z tego, że my postawiłyśmy naszego YouTube'a specjalnie po to, a to wiadomo, że też potrzeba czasu i też różnych narzędzi, żeby w tym świecie jakoś też zaistnieć, ale też muszę powiedzieć, że właśnie, że też to oglądanie tych statystyk, jak nie wiem, wrzucałyśmy wieczorem, tam wtedy sprawdzałyśmy cały czas, jak wyglądają te statystyki, kładłyśmy się spać od razu pierwsze co rano, to tak samo chodziłyśmy i sprawdzałyśmy, ile osób już zobaczyło i czy to są tylko nasi rodzina i przyjaciele i znajomi, którym wysyłamy linka i mówimy hej, oglądajcie. Czy to jednak już jakieś szersze kręgi zatacza i rzeczywiście zaczęło zataczać, to była
bardzo, bardzo ogromna przyjemność. A czy robiłyście teraz po czasie jakąś analizę, dlaczego pewne odcinki oglądały się lepiej, a pewne mniej? Czy macie na to jakiś algorytm, znalazłyście cokolwiek? Czy... Ja na pewno... Masz teorię swoją? Mam swoją teorię, no to dobra. która jest skorelowana też z aktorami, którzy pojawiają się w danym odcinku. I odcinek, który miał najmniej wyświetleń, to był odcinek i był to odcinek, w którym byłam również ja, czyli byłam ja i Agata Różycka. Czyli ja, moje nazwisko nie pracowało w żaden sposób na to, że ktoś chciałby to obejrzeć ze względu na mnie i wydaje mi się, że to był odcinek, który miał, chociaż wcale nie był najgorszy ze wszystkich, jest świetny tak samo jak wszystkie inne, ale rzeczywiście jest tak, że jakby tym nazwiskiem przyciągającym wtedy była tylko Agata Różycka, więc osoby, które oglądały nas od początku do końca, obejrzały go z pewnością, ale myślę, że jak były odcinki, w których te nazwiska aktorów byłyby tam Agata Różycka, czy Tomek Włosok, to że na pewno przypadkowe osoby, które trafiały tylko na jeden odcinek, z dużo większym prawdopodobieństwem trafiały właśnie na ten odcinek, a nie na odcinek, w którym gra Agata Różycka, no i ja. Więc jakby ja tutaj zauważyłam też taką zależność, że to gdzieś tam te nazwiska. No. Ja też mam, znaczy to nie jest teoria, ale obserwacja teraz. Myślę, że największą jednak siłą przyciągającą po pewnym czasie był Tomek Włosok. Tak, i tak. To widziałyśmy tak. Już w momencie, w którym naprawdę to minęło półtora roku, bo nie pamiętam kiedy tak. Gangster na Netflixie. Że się to odpaliło tak. Tak, że jakby wszystkie tytuły, również po piosenkach o miłości, miałyśmy takie skoki tak. I widziałam, że pojawiają się po dwóch latach komentarze jakieś, co było jakimś totalnym dla mnie zdziwieniem, że w ogóle ten serial jeszcze żyje, ale myślę, że to było głównie właśnie tak. Ze względu na to, że Tomek jest coraz bardziej rozpoznawalny i że jakby ze względu na to, że ludzie googlują. Pisują. A on nagle wyskakuje tak. W zupełnie innym kontekście tak. I dlatego te odcinki, głównie ten tak, ostatni, były klikane, więc no to tak trochę tak. Wyglądało. I no bo też właśnie, że jest tak, że na YouTubie te rzeczy, które nie mają kontynuacji i nie są prowadzone przez cały czas i że te materiały nie są dostarczane z regularnością, no to one gdzieś tam przez to, jakby zbudowana jest ta platforma, no to one gdzieś tam sobie, wiecie, zjeżdżają w dół i pojawiają się nowe rzeczy, które przykrywają tego typu sytuacje, więc właśnie, czy po piosenkach, czy po gangsterze, jak ludzie wpisywali na YouTubie Tomek Włosok w poszukiwaniu wywiadów, materiałów różnych z Tomkiem, trafiali na nasz serial i rzeczywiście można było w komentarzach na przykład, wiecie, że była jakaś przerwa ileś tam miesięcy i że nagle odpalało się to na nowo. A mam jeszcze pytanie, bo głównie wybrałyście YouTube do tego, a tak. Nie myślałyście, żeby równolegle na Instagramie i Vimeo publikować? Czy, no właśnie, coś powiedzieć o tym? Nie, nigdy, nie, właściwie, nie, nie. Już, myślę, że byłyśmy tak zaangażowane w rozpracowywanie YouTube'a, że w ogóle nie myślałyśmy o żadnych innych platformach i sposobach i właściwie nie myślałyśmy. Bo wyszłyśmy też, że wydaje mi się, z takiego założenia i to jest pytanie i pewnie to do sprawdzenia, oby nie w takich warunkach już nigdy, ale że być może, nie wiem, ktoś to próbował, są na to jakieś badania, ale że wyszliśmy z założenia, że lepiej jakby koncentrować uwagę wszystkich na YouTubie i nie rozdrabniać się na mniejsze platformy, jakby chciałyśmy, żeby to tam się generowały te wyświetlenia. I właśnie, no pytanie, jak to by było, gdybyśmy na przykład wrzucały
na inną platformę i że to by było dostępne w dwóch miejscach? Czy to zadziałałoby tak, że więcej osób by to zobaczyło? Czy po prostu by się podzieliła ta publiczność, ta oglądalność? Tego nie wiemy, ale my postanowiłyśmy na tę jedną platformę, bo tak też nam w tamtym momencie podpowiadała jakaś nasza intuicja i taką decyzję podjęłyśmy, co i tak jak mówię, no była to dla nas, i to też było super, bo że była to jakaś taka duża nauka i wejście w nową rzecz, w którą jak próbujemy jakiś duży film, no to wtedy ktoś inny zajmuje się tym całym YouTube'owym procesem i że my się w to jakoś nie wgłębiamy, więc jakby to też była ciekawe, bo to była jakaś totalnie nowa sytuacja. Tak, to była nowa sytuacja i też tak jak sobie myślę, że ja każdą premierę, każdego odcinka jakoś przeżywałam naprawdę bardzo mocno, więc chyba nie wyobrażam sobie, że jeszcze musiałabym przeżywać na innych platformach, bo chyba bym tego nie ogarnęła. Szybko. Być może, a może nie. Teraz tak, no ciekawe. W każdym razie rzeczywiście to jest... Naprawdę to jest niesamowite, jak człowiek, znaczy ja naprawdę przeżywałam każde wrzucenie odcinka jakoś bardzo mocno i pamiętam, że miałyśmy jedną obsługę z jednym odcinkiem z Jowitą Budnik i jakoś tak ja się tym bardzo mocno stresowałam, że to jest Jowita i mamy odcinek trzeci albo czwarty, już nie pamiętam. I że musimy przesunąć tę premierę i coś tam, jakieś techniczne sprawy. Także wydawało mi się, że to po prostu świat runie, ale nie runął. Odcinek został wrzucony dzień później i wszystko było okej i wyszło bardzo, bardzo dobrze. Ale jest to niesamowite, że bez względu na to, czy idziemy, czy po prostu śledzimy box office naszego filmu, czy śledzimy lajki na YouTubie i komentarze, które są naprawdę przeróżne, To jest ta adrenalina, jest to jakieś takie, nie wiem, no wynik pewnie powiązania serca z czymś, co się po prostu robi, na czym się pracuje, nawet za przysłowiowe 0 PLN. Ja mam takie dwa pytanka. Pierwsze a propos komentarzy, czy same moderowałyście je i czy na przykład były jakieś negatywne, co musiałyście wywalić? Tak, co robiłyście z tym? Ale... To Maria się tym też bardziej zajmowała, dlatego że jakby dziękuję i całe szczęście, ponieważ dla mnie to byłoby pewnie jakieś bardzo trudne, więc rzeczywiście Maria moderowała tam sytuacje, które się wydarzały. Znaczy, moja moderacja wyglądała tak, że zwykle serduszkowałam te, które były pozytywne. A do negatywnych, znaczy nie kasowałam nic, bo też wyszłam z założenia, że znaczy, no, nie chcę tego robić i myślę, że nie miało to w ogóle żadnego sensu, żeby wprowadzać tutaj jakąś selekcję. No i po prostu no, jakby decydując się na YouTube'a, miałyśmy też świadomość, że każdy może ma prawo napisać, co chce. Oczywiście, jeśli by to przekraczało jakieś granice kultury, no to być może bym skasowała, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji i też no, nie wchodziłam za bardzo w dyskusję, no bo nie widziałam w tym jakiegoś szczególnie sensu, ale większość tych komentarzy była dla nas dobra, więc no mogłam tylko serduszkować. Spoko. To cieszę się, że było dużo serduszek. A drugie pytanie jest takie, wiem, że to była wyjątkowa sytuacja, a czy taki format chciałybyście jeszcze powtórzyć? No, myślałyśmy o drugim sezonie i w bardziej już takich profesjonalnych warunkach były do tego jakieś podchody, ale też... A dostałyście jakąś propozycję? Dostałyśmy, tak. W ogóle wykupienia tych odcinków, jeszcze nie wszystkich, jeszcze nie było 10. Możecie powiedzieć od kogo? I za ile? Nie, jakby nie, to były jakieś, naprawdę te rozmowy nie wyszły poza kilka maili i myślę, że też nie chciałbyś tutaj zdradzać, co tutaj nie doszło do skutku. Ale no myślę, że to też jakby w momencie, w którym z drugiej strony wchodzi myślenie o tym, że chcemy was kupić, ale za kwotę, która no jakby za małą kwotę,
No to już myśmy z Moniką stwierdziły, że nie, no że jakby nie, to co my robimy z naszym gronem znajomych, przyjaciół dla siebie, żeby wypuścić to na YouTube'a jest okej, ale też jeśli przychodzi do nas stacja, no to nie możemy tanio skóry sprzedać, zwłaszcza, że to jest wysiłek, zwłaszcza, że to jest jakby godziny też pracy, plus no myślałyśmy o tym, żeby no jakby jeśli zostaniemy wykupieni, no to wtedy powstaje cała sytuacja jakby jednak rozliczeń, umów, praw i tak dalej. Drugi sezon, co z tym pomysłem? W jakiejś stacji już za duże pieniądze powiedzmy? Nie, już potem szczerze mówiąc nie było takich prób. Myślę, że też trafiłyśmy w taki moment jakby z pierwszym sezonem, że to naprawdę, mówiąc brzydko, zażarło i że to był dobry moment. Natomiast jakby myślenie o drugim sezonie, jak wyjść z tego tematu lockdownu, myślę, że tutaj całkiem świadomie powiedziałyśmy sobie, że albo tworzymy drugi sezon z tymi samymi bohaterami, ale zmieniając bardzo mocno jakby realia i robimy praktycznie nową historię od zera, albo po prostu decydujemy się na to, że kończymy. I myślę, że dobrze się stało, bo, tak. No bo sami widzimy, że już jakby temat lockdownu przestał być fascynujący, jest nudny i nie miało to w ogóle sensu. Tak, a jeszcze właśnie, że tak jak Maria mówiła o tych finansach i o tym wykupieniu, no że to by gdzieś tam jakby zmieniło zasady gry. W jakiś sposób i właśnie no wtedy przyszedłby no właśnie temat tych finansów jakby tego, że musielibyśmy się tym wszystkim podzielić, więc wtedy jakby te rozumiem, a czy, mi, tak. Czy podpisałeś jakąkolwiek umowę z kimkolwiek? Nie. Okej. Super. Słuchajcie, bo zostało nam jeszcze pół godziny, może trochę dłużej. Cudowna, fascynująca historia. Dziękuję bardzo, że się nią podzieliłyście, ale też chciałabym trochę podpytać o wasz model biznesowy, jak sobie radzicie jako... Fajnie, że też powiedziałyście o tym, że realizujecie produkcję jako producentki wykonawcze dla, rozumiem, innych producentów, innych podmiotów, czy nie? Czy dobrze to zrozumiałam? Jakbyście powiedział po prostu o swoim modelu, jak prowadzicie firmę i jak też zarabiacie ewentualnie, jeżeli nie macie projektu w własnej firmie. Myślę, że ja zawsze lubię to podkreślać, że z Moniką poznałyśmy się w boju i spędziłyśmy ze sobą kilka dobrych lat w takiej codzienności producenckiej, która jest bardzo mało sexy i to się tylko wydaje, że to jest premiera i finalna. Ona jest raz na kilka lat i trwa tylko jeden wieczór. Tak, więc oczywiście to jest wszystko super. No, to już nie jest ciekawe. Ale tak, odkryć karty. Ale no, tak to wygląda, więc... Więc tak, jakby wykułyśmy naszą tutaj współpracę i nasz, myślę, że teraz model biznesowy w jakiejś codzienności producenckiej i pracy takiej od podstaw. Model mamy taki, że pracujemy, nie dzielimy się projektami, pracujemy obydwie jakby wspólnie nad każdym projektem, który jest u nas w firmie. Bo ja na przykład potrzebuję jakby wsparcia drugiej osoby i myślę, że dzielenie się też takim różnymi frustracjami, ale też szczęściem i radością, jeśli coś nam się uda, jakby ja tego potrzebuję, więc nie wyobrażam sobie też, że byłabym sama przy projekcie. Jakoś tak to naturalnie wyszło, że współpracujemy tak. Jakby w takim modelu. Tak, no bo właśnie, że jakby też mogłoby to się inaczej potoczyć, czyli że mamy razem firmę i każda przynosi swoje projekty i mamy jakiś, czy jakby po prostu przychodzi jakiś projekt i się zastanawiamy, która nad nim pracuje, ale no tak jak Maria potrzebuje, ja również potrzebuję i ja w ogóle bardzo wierzę w duety i w pary i jakby w pracę z kimś. Z tego względu, no, że powstaje wtedy no, to takie jakby naturalne możliwość odbicia się od kogoś,
od kogoś i, no i spojrzenie też na sprawę z tych właśnie stron, których ja nie widzę, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz też, no, no nasza praca bywa bardzo trudna, jakby polega na jakimś ciągłym podejmowaniu decyzji, więc dla mnie ta myśl, że jest ktoś w tym ze mną, no jest bardzo pomocna. Na takim jakby, że generalnym poziomie. Czyli macie spółkę, tak? Z tego, tak, co kojarzę. Tak, i tak. Po prostu realizujecie projekty jako wykonawczy we dwie. Nie, czy... czy też właśnie, jak, opowiedzcie o tym. Jaki jest model tutaj? Jak udaje wam się płacić za księgę? No, to jest podstawowe pytanie, myślę, że najważniejsze. Nie pracujemy jako producentki wykonawcze. Były takie myśli, ale jedyny projekt, który zrobiłyśmy jako producentki wykonawcze, ale to jest naturalne, w takich sytuacjach, to była seria dokumentalna dla Kanał Plus. Wiadomo, że tam jakby producentem jest Kanał Plus. My mamy tytuły producentek wykonawczych, ale cała produkcja jest, jest oczywiście jakby pod naszymi skrzydłami. I w takim modelu oczywiście pracujemy, ale to jest, myślę, że model uniwersalny dla większości producentów. Natomiast nie pracujemy jako producentki wykonawcze dla innych producentów, jako producentki liniowe dla innych producentów. Nie odrzucamy tego, ale też nie jest to nasz priorytet. Teraz w tym momencie mamy 3 projekty w dewelopmencie i oczywiście nie można z tego zapłacić rachunków. Dlatego też myślę, że w zeszłym roku dużo myślałyśmy o tym, co będzie dalej, ale też udało nam się nawiązać współpracę z większą firmą, z Fremantle Media, dla których pracujemy jako producentki kreatywne, szukając projektów, seriali i fabuł, głównie dla platform. I oprócz tego, że jest to naprawdę fantastyczne zajęcie, szansa na spotkanie zupełnie nowych twórców, to pozwala nam też to płacić rachunki. Także taki mamy model i jest to, uważam, w tym momencie dla nas model wspaniały, bo możemy prowadzić swoje projekty, które określamy mianem art house'u, author driven cinema, czy po prostu mniejszych filmów, i jednocześnie mamy szansę jakby prowadzić projekty od momentu scenariusza do, mam nadzieję, wejścia na plan dla większej firmy. Także my sobie tak radzimy. Tak, ale no to jakby to też był jakiś proces i to tak jak Maria powiedziała, no, że w zeszłym roku pewnie zastanawiałyśmy się, jak to wszystko ze sobą pożenić i ułożyć, no bo pewnie wszyscy, którzy mają małe firmy producenckie, wiedzą, jak trudno jest o ten cash flow, no, o to, żeby te pieniądze na takie regularne opłaty związane z firmą, ale również na życie były. I gdzieś tam to jest to takie największe wyzwanie. A bez tego też jakby ciężko jest rozwijać filmy. Wiecie, no, że po prostu jak jest zapewnienie, jak jesteśmy teraz w tym momencie, że jest okej, nie musimy się martwić o to, że w przyszłym miesiącu, czy za 2 miesiące, czy za 3 miesiące nie będziemy miał pieniędzy na księgowość, no to wtedy gdzieś tam ta energia może się bardziej skupiać na developmencie. Ale to Powemnie jest seks, w jakim modelu zrealizowałyście? To Powemnie jest seks z produkcją Restudio, czyli nie Rozbrat Films, nie naszą. I ja mam tam kredyt producencki, tak jak przy wszystkich filmach zrobionych w ramach Restudio, więc tam jakby... Jestem producentką bez bycia producentką wykonawczą. No po prostu tak. jakby w ramach firmy zrealizowałam wspólnie z Renatą Czankowską listość film jako producentka. A czy czujecie w takim razie, że ten serial internetowy otworzył wam jakieś drogi? Jak to się potoczyło po... Teraz jak patrzycie na to po 2 latach? Ja myślę, że...
Czy otworzył drogi? Nie otworzył drogi w ten sposób, że zapukał do nas potem Netflix i powiedział: hej, zróbcie dla nas 5 kolejnych seriali. To się nie wydarzyło, ale myślę, że jakby, że sama jakby wartość tej przepracowania tego, co się przepracowało, jakby jest nieoceniona w tego typu, jakby no, w takich sytuacjach. Więc jakby no to też kolejna jakaś rzecz, którą my możemy pokazywać i z którą możemy, o której możemy mówić, o której możemy jeździć. Jest jakby jakaś osobliwa w pewien sposób sytuacja, projekt, który powstał, bo taki, a nie inny był moment, no ale na pewno nam to dało jakąś rzecz, którą się możemy chwalić, którą możemy pokazywać, którą możemy przyjechać tutaj, ale że no, więc możemy się tym dzielić. Myślę, że jakby to jest wartość. No i też przepracowanie z Irkiem, z tymi aktorami, jakby ze wszystkimi twórcami, którzy przy tym byli, to też nam jakoś tutaj zaciśniło, że tak powiem, więzy nasze. Myślę, że myślę, że mogę mówić za nas dwie, a może za siebie, zobaczymy, co powiem. Powiedz właśnie. Że wchodząc w to, naprawdę, i być może często się tak mówi, ale naprawdę trzeba też sobie przypomnieć, jakby jak przedziwna to była sytuacja, w której my się znaleźliśmy, że my naprawdę jakby nie kalkulowałyśmy tego. I nie wiedziałyśmy tak naprawdę, jak to się potoczy i co z tego będzie. Więc moje myślenie raczej nie było takie, że to bardziej zadziałało na zasadzie takiej wykorzystania tego czasu. I tak jak też mówię, my byłyśmy w przededniu wejścia na plan tej serii dokumentalnej, która gdzieś tam była właśnie ważna dla nas jakby jako firmy, że realizujemy projekt dla Kanał Plus, że on będzie w telewizji, że gdzieś tam da nam jakąś finansową przestrzeń na jakiś czas. I to jakby z punktu widzenia naszej firmy, ta seria dokumentalna jakby to też było dla nas jakiś ważny etap i ważny moment. I my w tym przededniu tego wejścia na plan, no, dowiadujemy się, że to wszystko wszystko staje i oczywiście no, nie wejście na plan nie jest najgorszą sytuacją ze świata, która się może wydarzyć i finalnie tam 2 miesiące później to się zrealizowało, ale wydaje mi się, że właśnie byłyśmy tak nastawione w tamtym momencie na jakieś działanie i też dlatego to się tak wydarzyło. Też. Być może gdybyśmy były po półrocznych zdjęciach do serialu, to chciałybyśmy leżeć i odpoczywać w tamtej chwili. Tylko, a że rzeczywiście byłyśmy na takiej energii do działania, to postanowiłyśmy to tak wykorzystać. Wykorzystać właśnie bardziej na zasadzie tego, że hej, to zróbmy coś, jakby, że jest ta energia, jest ten moment i mamy tego wspaniałego twórcę obok nas, który właśnie pisze, reżyseruje, montuje, jest bardzo, bardzo taki płodny. Tak, to jest dobre. Przy pomysłach i też jest dobrym twórcą do tego, żeby robić z nim takie rzeczy. Myślę, że nie wszyscy reżyserzy sprawdziliby, czy scenarzyści, czy montażyści sprawdziliby się w takiej formie, z której ta kreacja tego serialu i tej rzeczywistości nie wynika. My jej nie robimy od zera, tylko my trochę też przetwarzamy to, co mamy. No, Agata i Tomek, oni się jak nie widzieli, jakby nie poznali się wcześniej. Więc i potem właśnie jak na tym festiwalu, w tym SerialCon, oni byli tam na wywiadzie,
to wtedy po raz pierwszy w życiu ze sobą rozmawiali na żywo, więc i my nie myśleliśmy, o kurczę, dobra, że to jest kłopot, że musimy znaleźć aktorów, którzy znają się bardzo dobrze i wiedzą, jak, żebym, jak rezonują ze sobą. My jakby braliśmy trochę to, chcieliśmy to zrobić z Tomkiem, chcieliśmy to zrobić z Agatą i jakby okej, zobaczmy, czy to wyjdzie nam, czy to nie wyjdzie, to, że oni się nigdy nie poznali, jakby wyszło super, bo tutaj to połączenie między nimi jest świetne. Także no myślę, że jakby finalnie ten serial jakby nam dużo dał, bo pozwolił nam jakby przepracować dużo rzeczy i dał nam jakby kolejną rzecz, którą się możemy chwalić. No tak, jakby uzupełniając jeszcze, rzeczywiście myśmy nie kalkulowały tutaj i to absolutnie tak, dobrze, że powiedziałaś to Monika, za nas dwie, ja to potwierdzam, ale rzeczywiście myślę, że tak jak to jest dobre pytanie, bo zaczęłam o tym myśleć, co nam więcej dało, czy Kanał Plus i ta seria dokumentalna, czy serial, myślę, że rzeczywiście, oczywiście jakby zrobienie czegoś dla dużej stacji jest dużo jakby większym, może być uznawane za większy prestiż, że rzeczywiście to jest bardziej, to jest mocniejsze może na filmie polskim słynnym, ale myślę, że ten serial też jakby dał nam takie poczucie, że ludzie chcą z nami pracować, tak. Że jesteśmy duetem, który działa sprawnie, działa szybko, że staramy się też pracować w takiej no, dobrej atmosferze, co oczywiście jest czasami ciężkie do wypracowania, ale myślę, że to nam się jakby, jeśli coś z tego miałyśmy czy dostałyśmy, to myślę, że też później z naszymi projektami, które do nas przyszły, myślę, że to też dzięki serialowi, dzięki temu, że, no, że po prostu ludzie też nas polecają, tak. A myślę, że w naszej branży to jest bardzo ważne. A czy możecie coś powiedzieć na temat, że tak powiem, swojej drogi zawodowej, jak dochodziłyście do tego, pierwszego, że tak powiem, miejsca tak w napisach jako producentki? Ja w ogóle, ja nie skończyłam żadnych studiów związanych z produkcją filmową, skończyłam wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i w ogóle nie miałam pojęcia, czy moje pojęcie minus milion, jeśli chodzi o produkcję filmową. I moje pierwsze kroki stawiałam w programie, który kręciliśmy dla Telewizji Polskiej. Ten program nazywał się Weekendowy Magazyn Filmowy. Pomysłodawczynią była Renata Czankowska-Listoś. Ja tam zaczęłam od naprawdę jakichś podstawowych działań, nie mając pojęcia o tym, czym jest kamera, jak to się potem wszystko składa w całość na montażu. Jak nagrywać lektora do programu, więc naprawdę nie wiedziałam nic. Uczyłam się wszystkiego w boju i w 2015 roku zaczęłyśmy wspólnie właśnie z Renatą pracę nad filmem Jestem mordercą w reżyserii Maćka Pieprzycy i tam już działałam jako producentka. To był oczywiście duży kredyt zaufania i też wiary w moje możliwości i też ogromna szansa dla mnie. I też dużo szczęścia miałam, że mogłam tak szybko przejść od redaktorki w programie telewizyjnym do producentki filmowej, więc ja miałam dużo szczęścia, ale też myślę, że bardzo dużo pracy i takiej zdobywania wiedzy, wyszarpywania jej w boju po prostu i no, dużo super momentów, jakiejś takiej dużej satysfakcji, że byłam w stanie to samo ogarnąć, ale też dużo pomyłek. Także taka jest moja historia i te trzy filmy, które zrobiłam w Restudio, w każdym mam kredyt producencki, z czego się ogromnie cieszę. I to też zajęło mi kilka dobrych lat mojego życia. No a potem stwierdziłam, że jednak, że dochodziłam też do tego długo, ale że myślę, że każdy z nas przeżywa ten moment, że myśli o tym, żeby jednak zrobić coś dla siebie i ta decyzja była trudna, ale myślę, że też no, po prostu trzeba było ją w pewnym momencie podjąć i też mając Monikę u boku, no jakoś tak to wyszło naturalnie i oczywiście myślę, że ten
fakt, że mam za sobą trzy filmy, też daje nam dużo, dużo więcej siły w kontekście potencjalnych rozmów, które teraz odbywamy, bo jakby no, nie ukrywajmy, ważne są też po prostu kredyty w napisach i już. Także taka jest moja droga. Trochę tej drogi dzieliłam z Moniką tak. też. Ja moje pierwsze studia studiowałam rzeczy jakby w ogóle nie związane z filmem, czyli studiowałam dziennikarstwo i na tamtym etapie rzeczywiście z tym trochę wiązałam swoje życie, jakby też pracowałam jakby wtedy w zawodzie. Mi ta produkcja już trochę, nawet po liceum, gdzieś tam w głowie kołatała, tylko muszę przyznać, że po liceum nie byłam w gotowości na zmierzenie się ze studiowaniem w szkole filmowej w Łodzi. W takim sensie było to dla mnie jakieś takie obezwładniające trochę i czułam, że nie jestem gotowa na to, ale już po pierwszych studiach złożyłam papiery do Łodzi i tylko, że już na magisterkę i byłam totalnie na maksa zielona, jakby tak, że nie przeczytałam jakby tam, wiecie, na tych egzaminach ludzie czytali jeszcze jakieś książki, tam produkcja filmowa, coś tam, a ja naprawdę nie zrobiłam tego i pamiętam, że na egzaminie pytali się mnie o jakieś rzeczy, o które ja nawet nie wiedziałam, jakby co to są za rzeczy, o które są pytania, więc naprawdę byłam zielona i po pierwszym roku studiów i przyjęli mnie. Po pierwszym roku studiów w Łodzi, tak jak mówię, magisterki, nie szłam jakby tam od zera, przyszłam do pracy do Restudio, bo Maria i Renata wchodziły w zdjęcia właśnie do Jestem mordercą Maćka Pieprzycy i szukały asystentki. A ja wtedy akurat byłam też w takim momencie, w którym troszkę, i to chyba czasem się tak zdarza, że w momencie, w którym byłam tak, że okej, to jest jakby moment, w którym muszę się jakoś trochę zastanowić, gdzie teraz pracować i tak dalej, to jakoś tam wtedy do mnie przyszło, więc pracowałyśmy razem w Restudio. Ja pracowałam jakby szczebelki niżej niż Maria i co? No i po kilku latach wspólnej pracy właśnie chciałyśmy zacząć też działać wspólnie razem. Także jakby ja skończyłam szkołę, ale nie w pełnym wymiarze, jakby zaczynałam właśnie od tych takich od zera też. Czy to był jakiś sygnał? Tak, to był sygnał, że koniec czasu. Tak, dlatego tak się rozkupiłam. A, że to okej. Nie, że tak. Jeszcze trzy krótkie pytania. Dobra, będziemy szybko mówić. Ja się chciałam zapytać, czy możecie coś opowiedzieć o pracy producentek kreatywnych? Czy to jest praca na etat, czy to jest tak, że twórcy przychodzą do firmy, w której pracujecie, czy wy ich znajdujecie, czy analizujecie projekty, czy ich szukacie? Tak na szybko. To na szybko, nie dajemy sobie same etatów, więc nie pracujemy na etacie od 9 do 17. Myślę, że to też inaczej wygląda, jak się prowadzi własną firmę i nie pracuje się dla kogoś. My staramy się robić i to, znaczy przychodzą do nas twórcy, ale też my ich szukamy w związku z tym, że pracujemy też dla innej firmy. I jeśli chodzi krótko o pracę producenta kreatywnego, to dla nas w tym jakby w tej definicji chyba najbardziej mieści się development, czyli bardzo lubimy i staramy się skupiać i poświęcać bardzo dużo czasu na pracę nad tekstem, także to trwa.
I czasami już same kwestionujemy, czy to była dobra decyzja, żeby pracować nad tym tyle czasu, ale zwykle to jest dobra decyzja i po prostu trzeba przetrwać ten moment zwątpienia. Także tak, no jakby staramy się mocno kreatywnie pracować nad developmentem ze scenarzystą, z reżyserem i bardzo się wtrącamy. I też może to jest też to, że oczywiście przychodzą do nas jakieś scenariusze, czy treatmenty, czy pomysły, ale że my też czasem mamy jakiś pomysł na coś, czy mamy książkę i jakby wtedy też my szukamy scenarzysty, z którym wspólnie będziemy mogły nad tym pracować. Bo tutaj też miałem się zapytać o producenta kreatywnego, więc chyba już nie ma więcej pytań. Także bardzo Wam dziękujemy, słuchajcie. Super. My dziękujemy. Było super miło, bardzo wielkie dzięki. Dziękujemy.